No, witam was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku mamy Critical Newsy. Coś, co się tutaj, no, podłożyło troszeczkę, trochę newsów się odłożyło, więc sobie dzisiaj o nich opowiem. Niektóre pewnie znaliście, niektóre może nie, bo wyszło niedawno dosyć, jak zawsze. No ale co, punktów mam 8. 8 punktów, jakie w przyszłości zostaną wprowadzone do Criticala. No to co, lecimy z pierwszym. W przyszłych wersjach powinno, i to jest potwierdzone info jak coś, powinno zostać wprowadzone skalowanie broni, czyli ludzie narzekali na broni, że są albo za duże, albo za małe. No i teraz będzie sobie można je dopasować. Tam stawiam, to powinien być chyba suwak. I tam sobie będziemy mogli to dostosować. Coś chyba jak podobnego jak w standoffie będzie, bo tam też mamy, tylko że tam są dwa rodzaje. Klasyczny, chyba nowy, tak się to nazywa, widok broni. No, a ja obstawiam, że tutaj będzie taki suwak, gdzie będziemy mogli sobie to dostosować. Takie obstawiam, że takie działanie tego będzie. Pewnie większość z was z tego będzie korzystać, bo z tego co kojarzę, no tu dużo ludzi narzekało na to, że bronie są albo za duże, albo za małe, nie? No i co, następnie mamy nową mapę. Będzie taka hangarowata, coś aka właśnie rzeczy będą z grounded. Niektóre można tu podobieństwo zobaczyć i tak dalej. Obstawiam, że to będzie mapa też typowo 3x3, jako nie wiem, warehouse. Tam pewnie na jakieś skrzydła samolotu będziemy mogli wejść, tego typu sprawy. Więc obstawiam, że to będzie kolejna mapa właśnie taka 3x3. No i tu macie screena, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Moim zdaniem fajnie się prezentuje i tak dalej, leciutko inne od wszystkich, ale widać, że tekstury są podobne te, które są na Grounded'zie. Dalej mam brak trade'ów pomiędzy graczami, ale twórcy tam coś minią z tego, też właśnie screeny będą wyświetlały by day. Ale twórcy coś minią odnośnie właśnie jakichś podobnych rzeczy. Ja obstawiam, że będzie coś typu właśnie taki rynek, że wystawiamy sobie skina, który nie wiem, nam się powtórzy albo coś. Możemy go sprzedać, ktoś go kupi, no i gra automatycznie przeniesie pieniądze na nasze konto, a skin na konto gracza, który kupił naszego skina. Obstawiam, że coś takiego może być, nie? Coś takiego jak rynek sklep, bez trade'ów pomiędzy graczami, tylko automatycznie gra by nam to właśnie teleportowała do ekwipunku, nie? Pieniądze albo skina. Coś, co jest w standoffie. No ale możecie sobie też sami pomyśleć i napisać w komentarzu, co wy obstawiacie, co mogło być dodane. Następnie mamy wyszukiwanie członków do party. Jakiś typek na Discordzie się zapytał, twórców, nie? Czy coś takiego mogliby dodać, bo na Discordzie to nie wszyscy go mają i nie wiedzą, jak z niego korzystać. Okej. No a jeden z twórców odpisał mu, że to jest pomysł na przyszłość i pomyślą o tym w przyszłości, więc coś takiego może też się kiedyś pojawi. Zobaczymy, w której wersji Critical Ops 2077 na przykład. Następnie mamy nowy shotgun KSG. No i chociaż on ma na tym takim małym obrazku, tym białym takim, kąką broni, celownik, no to nie będzie miał celownika laserowego, chociaż teoretycznie wygląda jakby miał, ale twórcy to potwierdzili, że czegoś takiego on nie będzie posiadał, więc nie wiadomo dlaczego takie coś jest na tej ikonce broni, ale okej. No i co, tak w woli ścisłości, jak widzieliśmy właśnie tą taką tabelkę broni, gdzie tam leciutko podrasowali Super 90, chociaż nie wiadomo po kiego, ale takie coś się stało, no i też pewnie zauważyliście, jak się gra tą bronią. Teraz, no to KSG będzie, uwaga, jeszcze bardziej dokurwiony, więc lepszy od Super 90 będzie na bank i to będzie najsilniejszy shotgun, jaki w ogóle w tej grze właśnie będzie istniał. Będziemy znowu się szykować jakąś, obstawiam, snajperską broń, snajperskiego shotguna, Super 90 V2, nawet lepszą, z lepszą penetracją i nie wiem, polem rażenia. Tak obstawiam, że tak będzie, jak dodadzą tą broń. Więc trzeba się na to szykować, na kolejne tutaj pisanie do twórców, halo, halo, popsuliście grę po raz kolejny, gdzie balans, where balance. No ale tak, tylko jako ciekawostkę nam to zarzucam teraz. No i co, następnie mamy wyjście bety 1.33.2, taka wersja ma się pojawić, gdzie tam też leciutko ponaprawiają parę rzeczy i tak dalej. Zobaczymy też, czy coś się polepszy w graniu, w tą bożą gierę. Na tej becie i wersji później, bo wiecie, później ją zaktualizują pewnie na tą prawidłową. No i co, następnie mamy wyjście wersji 1.34. No i może poprawiony balans w końcu będzie tak, żeby było znowu idealnie, żeby się fajnie grało. Ta wersja oczywiście wyjdzie po wersji 1.33.2.
no i z nią pewnie jakieś tam inne rzeczy. Następnie mamy usunięcie Super 90 i Skara z trybu Defuse oraz z trybu rankingowego. Te bronie zostały usunięte, ponieważ były popsute, no balans był popsuty, nie? Na te dwie bronie to były jedyne, jakimi ludzie grali najbardziej na tych rankingach. Skar miał nawet coś takiego, że na przykład jak miałeś Heavy Keva, zabijał, no oczywiście tak Heavy Kevy też są jakoś upośledzone, w sumie nie tylko Heavy, każde, więc nie wiadomo czemu to dodali, a to nie działa poprawnie, ale już wam wytłumaczę co i jak. Na przykład kiedy mieliśmy na sobie Heavy Kevlar, no to potrzebowaliśmy dwa strzały ze Skara, jeden strzał zabijał 49 AP. Wystarczyło trafić przeciwnika z Heavy Kevem dwa razy, no i on umierał. Oczywiście pewnie to już zauważyliście, że mało kulek potrzeba, nie? Żeby was zabili. Ale co najlepsze, tak jak kupiliśmy Light Keva, to tych strzałów ten Skar potrzebował 3, więc epicki balans broni Kevów i wszystkiego nowego, co dodali w tej gierce, brawo. Wszystko przemyślane, wszystko dopasowane na ostatni guzik, jak widać, i wszystko działa w jak najlepszym, wszystko jest w tak najlepszym porządku, więc to też kolejna taka XD sprawa, która była. No i Super 90 też zabija tak na 3 strzały z Heavy Kevem. Nie pamiętam jak to wyglądało z Light Kevem, tak czy inaczej te bronie zostały usunięte, bo były po prostu źle zbalansowane i były za bardzo OP na każdym trybie. Ze Skarem to się tylko latało właśnie w trybie rankingowym oraz jak się nie miało pieniędzy, no to kupowało się Super 90, która też była leciutko snajperską bronią, dużo zabierała na taki dalszy dystans. Też to mogliście zobaczyć pewnie jak graliście, jakieś rankingi albo chociaż defy. No i co, na razie sobie tymi broniami nie pogramy do wersji 1.34, jedynie na tych naszych pokojach, tam sobie będziemy mogli tych broni używać, ale na defie oraz grze rankingowej tych broni nie będzie, więc z tego co kojarzę był AUK jeszcze mocarną bronią, więc pewnie dużo osób będzie z nim latało. No i w sumie to by było na tyle z tego odcinka, możecie dać znać jak wam te zmiany się podobają, czy dało ich się uniknąć, moim zdaniem na pewno się dało uniknąć, czy się nie dało, no i teraz twórcy będą łatać tą gierkę. Moim zdaniem no tak średniawa trochę, troszeczkę popsute, no szara taśma tego tak szybko nie sklei, więc sobie poczekamy parę miesięcy, zgaduję, na pełny balans i naprawę większości, czy chociaż tej połowy błędów, którą teraz mamy. Jeszcze ma wyjść ten nowy shotgun, jeszcze te granaty jakieś w przyszłości mają wyjść, które też wam kiedyś pokazywałem, więc tu też będzie potrzebny balans, jak to dodadzą w niedługim czasie, bo pewnie też, chociaż będzie to na becie, to i tak nie zauważą naszych wiadomości, bo z Super 90 oraz ze Skarem dużo ludzi pisało nawet od bety, że to są już tu OP bronie, a tych bet było już parę. No ale co, wsadzili w to w pełną wersję 1.33.1, no i have fun. No ale co, zobaczymy jak to załatają. Dzięki wam za oglądanie, no i na razie do następnego odcinka. Cześć!